Jerzy Kryszak to znany polski aktor, satyryk i parodysta. Ma na koncie kilkadziesiąt ról filmowych i teatralnych, ale od lat występuje też w programach rozrywkowych, w których mówiąc wieloma głosami naśladuje polityków. Podczas czwartkowego występu w siedleckim klubie Bohema Jerzy Kryszak zaprezentował swój program. Ja tu nie chcę nasyłać ani CBA, ani CBS, ale jak ktoś jest 35 lat dyrektorem, a kolejka chętnych, tak. Przed szkołą, kiedy wreszcie ja będę dyrektorem albo coś takiego, to tam muszą lecieć takie koperty. Dobrze, nie są ważone, bo tam już chyba na wagę już trzeba dać. Nie na ilość. Tam muszą chodzić pod spodem takie 35 lat. On przeżył wszystkich tam sekretarzy jeszcze partyjnych. Jeszcze pamiętam Aleksiego, jak podobną ulicą szedł w Siedlcach. Jeszcze miał Józef włosy podobne. Potem był jakiś Podlaskie. To był Oleksy. Biała Podlaska, ale to nie ten. No to oczywiście, że tak. Sam mówiłeś, że go widziałeś z włosami. Ja w ogóle generalnie jestem tremiarz, bo jestem w ogóle emocjonalny. Mniej może kalkuluję, bardziej przeżywam, więc... Strasznie, żeście się oddalili od nasza. Jechałem się 4,5 godziny. Ja nie wiem, o co chodzi, co? To jest w ramach, że tym oddalania się kontynentu, bo ciebie, czy o co chodzi? Dalej mieszkacie niż kiedyś. Dwa lata temu jechałem niecałe 2 godziny. Teraz 4,5. Mówię sobie, tak, wyjadę wcześniej, bo wiem, że dalej mieszkacie.